pewno dzisiejsze warunki i boisko pozostawiało wiele do życzenia. Ciężko było grać po ziemi, co jest naszą dominującą stroną akurat. Krakowia opierała grę na długiej piłce i w sumie całkiem nieźle im to wychodziło. W końcówce nie zdążyliśmy za bardzo szybko się ustawić po tym, jak bramkarz wybijał piłkę. Błąd po błędzie i zdarzyło się tak, że wpadła bramka. Na pewno debiut w Ekstraklasie dzisiaj. Cieszę się bardzo, że akurat dostałem na Krakowi szansę, bo swój debiut w młodej Ekstraklasie też miałem na Krakowi. I też się skończyło 1-1, także powtórzyła się mniej więcej historia. A swój występ, no, nie będę oceniał sam siebie, ale dobrze mi się grało i mam nadzieję, że dostanę jeszcze szansę w następnych meczach.